Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Dzisiaj ostatni dzień roku, przynajmniej w Chinach. Także z tej okazji krótki post. Ostatnie parę dni trochę było zawirowań ze względu na to, że... Dlatego wyłączę radio. Zawirowań. Słucham stacji z Magdeburga. Bardzo fajna muzyka. Mają miks praktycznie z lat 70., 80., 90., nawet teraz grają takie w gruncie rzeczy muzykę spokojną do jeżdżenia. Ostatnie parę dni to były ostatnie wysyłki, ostatnie spotkania z księgowymi, ostatnie spotkania z celnikami, ostatnie dopinanie wszystkiego, żeby udało się zakatalogować na rok 2020. No, krótkie życzenia dla wszystkich tych, którzy ze mną byli podczas wirusa, bloga Wirus. Serdecznie dziękuję za wspólną wędrówkę przez Chiny, jak i również wspólną wędrówkę przez plagę. Nie był to łatwy rok, wszak udało nam się poznać, zapoznać. Mam nadzieję, że mieliście trochę rozrywki. Czytając wasze komentarze, myślę, że prezentując codzienność mojego życia, sprawiłem wam trochę radości. Jeśli nie radości, to zaciekawiłem. Jeśli nie zaciekawiłem, to może zmieniłem troszeczkę pogląd na Chiny. Jak wielu z was zauważyło, celem mojego bloga nie jest ani przekaz ideologiczny, ani przekaz polityczny. Pokazuję życie, jakim jest. Robię swoje. Codziennie zamykam swój dzień, robiąc swoje. Tyle na tyle, tyle na ile. Przez 11 lat. A z drugiej strony też nie jest to moim celem, ale myślę, że uda mi się zmobilizować rodaków i tu, i na świecie do aktywności. Aktywność jest, ja myślę, sukcesem, kluczem do sukcesu. W tym roku 2020, przez to, że byłem aktywny, wymusiłem na sobie jak największą ilość aktywności, jak i również wyzwania, począwszy od korzystania codziennie z siłowni, biegania, jak i również przyjmowania wszelkich możliwych zamówień, czy to w sferze biznesu, czy to w sferze konsultingu, czy jak również wyzwań na polu zawodowym w mojej firmie, gdzie pracuję. Także spróbowałem się docisnąć troszeczkę bardziej, żeby zapomnieć o tym, co się dzieje dookoła. Także też wam tego życzę. Nie patrzcie na to, co się dzieje. Nie patrzcie na media, nie słuchajcie mediów. Media nie mają celu, jedynie mają cel, żeby nas ogłupić. Także główne media typu CNN, Foxy, czy tam inne Radia Erewań, z jakimkolwiek kraju mieszkacie. Myślę, że lepiej się spędzić ten czas na zewnątrz z psem, chodząc, spacerując, uprawiając sporty, czy czytając książkę. Zachęcam też do własnej działalności, wszelkiej działalności. Zaczynajcie od najdrobnej, najdrobniejszej. Każdy biznes nie hańbi, a centymetr biznesu jest lepszy niż metr roboty. Chociaż roboty nie wolno się wstydzić, gdyż praca nauką i pracą narody się bogacą. Brzmi to może troszeczkę oklepana, ale taka jest prawda. Tym bardziej, że obserwujecie to, co jak to wygląda to w Chinach. 2021 będzie rokiem wyzwań, bo też dużo będzie wyzwań związanych z kłuciem naszych tyłków czy ramion nowymi bzdurami. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja jeszcze kiedyś, jak czytałem newsy, czy to Twitter, Facebooka nie mam, czy portale poważniejszych magazynów czy gazet, to frapowałem się, myślałem, a teraz się po prostu śmieję. Ja myślę, że to jest chyba najlepszy kabaret, jaki może być, czytając to, co przekaz globalny nam sprzedaje na co dzień. I powiem wam tak, patrząc z dystansem, to jest żałosne. Całe szczęście, że udało mi się być zaabsorbowanym w 100%. No dzisiaj jest ostatni dzień roku, a ja wciąż z pracy do pracy. Właściwie z banku wracałem, płacąc ostatnie rachunki, ostatnie przelewy, ostatnie wypłaty, bonusy dla naszych pracowników, jak i również opłacając wysyłki, jak i również odbierając przesyłki, które są praktycznie w drodze. Pozdrawiam wszystkich transporterów, nie wiem, logistyków na świecie, wszechświecie, szczególnie tych polskich. Wykonują kawał dobrej roboty, panowie. Wiecie, o kim mówię, szczególnie dla logistyków z Warszawy, z Kalisza, czy też z Łodzi. Do ostatniej chwili pracują, do ostatniej chwili. Ciekawe, bardzo są otwarci na nową kulturę chińską, bardzo otwarci są na przygotowanie nowych dokumentów przewozowych, także zmienia się mentalność, ale zmienia się również też podejście do Chin, co jest dobre.
podchodzimy do nich partnersko, rodacy podchodzą do nich partnersko i myślę, że to jest właściwy kierunek. Trzeba się starać, żeby nawiązać jakąś nić porozumienia, żeby później rozwijać. Nie będę dłużej mówił, bo jutro Wam przygotuję dłuższy post, jutro mam wolny czas, także poza śniadaniem czy lunchami z znajomymi postaram się wyjść trochę na Stare Miasto i dokończyć parę opowieści, które zacząłem na początku plagi. Będzie to prawdopodobnie historia o dwóch siostrach, a i przy okazji zahaczę o historyczne aspekty Chin, a szczególnie kulturowe aspekty, nie tylko biznesu, ale również obyczajowe. Także spodziewajcie się lekkiego odbicia ze strony biznesu i ze strony codziennego filmów drogi i modłów nad półmiskami. Także myślę, że będzie Wam się podobało. A kończąc ten krótki post, życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia i przede wszystkim zdrowia, a na końcu zdrowia i tylko zdrowia, bo reszta to tylko jest do zdobycia, pieniądze przychodzą i odchodzą, a także lepiej być zdrowym, a później bogatym niż bogatym i nie mieć zdrowia. Także myślę, że to jest fajna sprawa. Rozmawiałem z moim kuzynem, który ostatnio rozmawiał ze mną i życzyliśmy sobie życzenia i rozmawialiśmy o przemijającym czasie, a on mówi, że no kurczę, że fantastycznie mu się życie układa, ale mówi, że najbardziej go przeraża to, że ten czas upływa. No ja skwitowałem, że czas upływa wszystkim, także nie tylko jemu. No ale on dosyć fajnie to zakończył, tą rozmowę życzeniami, mówiąc, no mimo, że czuje się stary, ale czuje się również troszeczkę mądrzejszy i zamożniejszy, także mimo, że jest stary, to docenia to, co osiągnął w życiu, a tą całą swoją drogę związaną z przygodami w biznesie, jak i również w rozwoju własnym. Także wszystkiego właśnie tego Wam życzę. Spełnienia marzeń oczywiście, to jest chyba najważniejsze. A reszta to już sama przyjdzie. Niektórzy mówią, że marzenia to są nadziejami dla idiotów i zapewnieniem czasu, ale ja myślę, że nie, że marzenia są potrzebne, bo to jest taka forma gratyfikacji. Jeśli nie będziemy się gratyfikować na przyszłość, czy załóżmy stymulować produkcję dopaminy w naszym mózgu, nawet myśląc o sukcesach, to będziemy cały czas mieć doła. A jednak przygotowywanie się, czy tak przełożenie tego okresu, kiedy będziemy mogli siebie gratyfikować, a myślenie o tym jest bardzo ważne, stąd też dla marzycieli życzę Wam większych marzeń, mocniejszych marzeń, dłuższych marzeń, a na pewno one się w części zrealizują. Chyba ktoś, nie wiem, czy to nie Seneca, powiedział, że 90% marzeń 90% ludności nie realizuje swoich marzeń, a 10% ludności realizuje 90% swoich marzeń. Także starajcie się, żeby osiągnąć to, co planujecie i to, co uzyskujecie, jak i również dodatkowo no, sukcesów w pracy, w rodzinie, w życiu, w interesach, w finansach, co się da. Najważniejsza jest konsekwencja, to jak widzicie Chińczycy, nawet teraz wracają z pracy w ostatni dzień roku, widzicie tutaj na skuterach budowniczy, budowlańcy. Tu już widać dach stacji metra, będzie potężny hub metra w tym miejscu. Nawet po to wybudowali toalety, bo tutaj była kiedyś... W Chinach kiedyś w ogóle nie było toalet, po prostu nie było toalet. Teraz są toalety wszędzie. A tutaj, kiedyś Wam pokazywałem ten pusty budynek. Budynek się nazywa jak gdyby giełda handlowa złota. Jednakże był pusty, ale teraz już widzę, że o tej godzinie, która jest godzina? Jest godzina 16.82, więc już jeszcze są biura otwarte, parę biur, nie wszystkie, prawdopodobnie te bardziej ciekawe zostały wynajęte, także powolutku to się wszystko zapełnia. Wkrótce Wam pokażę nowy uniwersytet, który wybudowali, który również zapełnia się, także te miasta i te miejsca i te puste widma w bardzo szybkim tempie się zapełniają, rozwijają, a widać, że mają łeb na karku ci ludzie tutaj w tym kraju. I osiągnęli to, co chcieli osiągnąć, albo inaczej powrócili do dawnej świetności. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Gratulacje w starym roku i pożyczę Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Tyle na tyle. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat i do usłyszenia jutro.